firmy wypłacą pracownikom premię inflacyjną. W związku z rosnącą inflacją i wysokimi kosztami życia, rząd federalny Niemiec przewidział specjalną premię inflacyjną dla prawie wszystkich pracowników zatrudnionych w kraju. Premia będzie nieopodatkowana do kwoty 3000 euro. Szkopuł tkwi w tym, że podobnie jak w przypadku wypłaty premii covidowej, tak i ta premia zależy od dobrej woli pracodawcy. Niektórzy przedsiębiorcy otwarcie mówią o tym, że nie stać ich na przekazanie dodatkowych pieniędzy pracownikom. Całe szczęście są też takie firmy, które już podjęły decyzję o przekazaniu finansowego wsparcia. Ewonik z Essen w Nadrenii Północnej Westfalii z zadowoleniem przyjął wprowadzenie premii inflacyjnej. Zwłaszcza, że w przeciwieństwie do normalnej podwyżki wypłat nie wywołuje ona trwałej spirali płac i cen. Gigant medialny Bertelsmann uważa, że jednorazowe płatności wolne od podatków i ubezpieczeń społecznych, tak jak premia inflacyjna, są odpowiednim sposobem na odciążenie pracowników. Rzecznik firmy mówi, że idealnie byłoby, gdyby takie płatności były dokonywane w grudniu, aby pracownicy mogli wykorzystać je do uregulowania części swoich zobowiązań na początku roku. Grupa handlowa REWE chciała, aby rozporządzenie w sprawie premii inflacyjnej było jak najbardziej elastyczne, dlatego z zadowoleniem przyjęła fakt, że termin wypłaty jest aż do końca 2024 roku. Deutsche Telekom uzgodnił już jednorazowe wypłaty dla niższych i średnich grup płacowych na 2022 rok w ramach ostatnich porozumień płacowych. Natomiast wypożyczalnia samochodów Sixt już pod koniec sierpnia zdecydowała się wypłacić każdemu ze swoich około 7600 pracowników na całym świecie, w tym 3200 w samych Niemczech, specjalną premię w wysokości 1700 euro już przed końcem roku.